Wiadomości na temat nieoczekiwanej, nagłej śmierci znanego działacza, obiegły światowe media. Niestety, spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy. Polskę obiegła tragiczna wiadomość. Bliskim, przyjaciołom, współpracownikom oraz mieszkańcom regionu składamy najszczersze kondolencje. Niech spoczywa w spokoju. Wiadomości o tragicznym wydźwięku właśnie obiegły media. Polski działacz polityczny nie żyje. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła wieloma osobami. Nikt nie spodziewał się jego tak nagłego odejścia. Rodzina oraz bliscy polityka pogrążyli się w smutku oraz żałobie z powodu straty tak wspaniałego człowieka. Wiadomości na temat śmierci Krzysztofa Stefańskiego obiegły media. Smutne wiadomości o śmierci polityka przekazało Radio Zielona Góra. Jak wynika z relacji portalu, nie żyje Krzysztof Stefański, wójt gminy Świdnica. Samorządowiec od wielu miesięcy walczył z chorobą nowotworową. Niestety, w niedzielę, 11 października, zmarł. Nikt nie spodziewał się tak tragicznych doniesień. W dojściu do zdrowia nieustannie pomagała mu lokalna społeczność, powołując komitet społeczny Cegiełka dla wójta, który, dzięki internetowej zbiórce, wsparł leczenie Krzysztofa Stefańskiego. Nieoczekiwane wiadomości o śmierci wójta pojawiła się w mediach społecznościowych, na facebookowej stronie gmina Świdnica Lubuskie. Jak podano w komunikacie dopisanym do pamiątkowego zdjęcia, z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś zmarł wójt Krzysztof Stefański. Poinformujemy mieszkańców o dacie pogrzebu. Zdjęcie profilowe strony na Facebooku zmieniono na żałobny tir. Informacje o śmierci Krzysztofa Stefańskiego opublikowało na swoim profilu w mediach społecznościowych także Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Po walce z chorobą zmarł wójt gminy Świdnica Krzysztof Stefański. Panie, świeć nad jego duszą, napisano. 2. 3. Po wygaszeniu mandatu zmarłego wójta, do czasu przedterminowych wyborów, gminą pokieruje wyznaczony przez premiera komisarz. Wiadomości o śmierci wójta zasmuciły wiele osób. Bliskim, przyjaciołom, współpracownikom oraz mieszkańcom regionu składamy najszczersze wyrazy współczucia. Źródło: Radio Zielona Góra.